Cześć, witamy Was ponownie na naszym kanale Kreatorium TV, czyli Kreatywne Laboratorium. Dzisiaj mamy dla Was grę... Nie bądź osiołkiem! Dla 2-4 graczy, dla dzieci od 6 roku życia. Zapraszamy! Zobaczmy, co znajduje się wewnątrz opakowania. Znajdziemy taką maskę. 4 opaski na głowę, 4 pary uszu, 16 kart oraz 3 marchewki. Oczywiście w zestawie dołączona jest jeszcze instrukcja obsługi. Zaczniemy najpierw od założenia uszu na opaski. I zakładamy je na głowę. Odkładamy resztę i w związku z tym, że gramy we dwoje, będziemy używać tylko jednej marchewki. Ja to bym dwie zjadł, nie? Ale jeszcze nie jesteś osiołkiem. Wtedy to bym 3 zjadł. Dobrze. I teraz tasujemy karty. Tak, może ja to robię. Teraz potasujemy sobie karty. Trzeba umieć tasować karty. Tak jak ja. Po potasowaniu kart rozdajemy je wszystkie. Pierwszą rozdającą osobą w grze powinna być osoba najmłodsza. Czyli ja. Następnie osoba, która rozdawała karty, wykłada ze swojego stosika pierwszą kartę. A teraz przeciwnik, czyli w tym wypadku ja, wykładam kolejną kartę. Akurat tutaj trafił się osiołek na zielonym tle. No jak wiadomo, pomarańczowe i zielone to nie są te same kolory. Dlatego nikt nie bierze marchewki. Teraz ja rzucę kartę na stół. Kolory są takie same. Zielony i zielony. W tym wypadku muszę krzyknąć ja! Co? Nie. Osiołek. Osiołek. Muszę krzyknąć osiołek lub zrobić ja! Ale osiołki tak nie robią. Osiołki robią ja! Ty tak robisz. Musimy jak najszybciej zabrać marchewkę ze stołu, chyba że ukradnie nam ją przeciwnik. W tym wypadku... Osiołek! My przegrywam. Ty przegrałeś. Ja wygrałam. A ja przegrałem. W związku z tym, że ja zdążyłam złapać marchewkę, Adam musi przejść lekką transformację i zyskał lewe ucho osiołka. A całą resztę wyjaśnimy już Wam podczas gry. Adama dzieli już tylko jedna pomyłka od przegranej. Osiołek! No, wyłóż mi z ręki! W związku z tym, że Adam popełnił 3 kardynalne błędy, ja po prostu nie zdążył złapać marchewki. W związku z tym, że po prostu nie zdążył złapać marchewki, musi przywdziać maskę osła. I zrobić bardzo... Zobaczcie. Tak prezentowałaby się gra dla 2 osób, a teraz pokażę Wam przykładową rozgrywkę, jeżeli grałyby na przykład 3 osoby. Jeżeli grają 3 osoby, musimy wyciągnąć właśnie 2 marchewki i pozbyć się jednego koloru osiołku. Na przykład my się pozbędziemy niebieskich. Tasujemy. I rozdajemy.
Tu będzie siedział nasz wyimaginowany kolega. I rozdajemy po 4 karty. Teraz każdy musi spojrzeć w swoje karty. I będziemy grać specjalnie dla Was otwarte karty. Nasz kolega ma 2 różowe osiołki i 2 osiołki innego koloru. Ja również mam 2 różowe osiołki i 2 innego koloru. Natomiast Adam ma 2 osiołki zielone i 2 osiołki pomarańczowe. I teraz tak. Oczywiście te karty są zasłonięte. Każdy gracz wyciąga jedną kartę niepasującą do reszty i podaje ją prawą stronę. Nie chcę zielonego. Nigdy to nie był mój ulubiony kolor. I ta karta trafia do naszego przyjaciela. Mi nie pasuje pomarańczowy osiołek. Natomiast nasz kolega stwierdził, że nie pasuje mu osiołek zielony. Teraz każdy dodaje tą zasłoniętą kartę do swoich kart. I tak nasz kolega dalej ma 2 różowe i 2 innego koloru. Ja mam 2 różowe i 2 zielone, a Adam ma 3 pomarańczowe i 1 zielonego. Ja sobie stwierdzę, że nie pasuje mi różowy osiołek. A naszemu koledze nie będzie pasował na przykład zielony. I znowu odwracamy swoje karty na 3-4. I teraz ja mam 3 zielone, Adam ma 3 pomarańczowe, a kolega ma 2 różowe i 2 innego koloru. Ja się pozbywam różowego osiołka. Ja się pozbywam różowego osiołka. A nasz kolega pozbywa się różowego osiołka. Pomarańczowego osiołka. I na 3-4 odwracamy. 3-4. I teraz pojawia się taka sytuacja. Każdy z nas ma 3 osiołki tego samego koloru i w momencie, kiedy pozbędziemy się niepasujących kart, każdy z nas będzie miał 4 karty tego samego koloru. I w momencie, kiedy na 3-4 odwrócimy, 3-4, wszyscy mamy osiołki tego samego koloru. Czyli musimy jak najszybciej krzyknąć osiołek i złapać marchewkę. Osiołek! Marchewkę! Nie marchewki. Osiołek! No niestety naszemu koledze się nie poszczęściło. Nie zdążył złapać marchewki. Więc zostaje naszym wiernym osłem. Nie, tak naprawdę dostaje po prostu jedno ucho. Ale wnioskujemy, że na pewno zostanie tym osłem, bo nie umie mówić. Ani nie ma rąk. No. Teraz pokażemy Wam jeszcze jedną szybką rozgrywkę dla dwóch osób. Ja potasuję karty, bo ja lubię tasować karty. Ja umiem tasować karty. A Asia lubi przekładać. I lubi rozdawać karty. W związku z tym, że rozdawałam, wykładam jedną kartę. Osiołek! Maska wstydu. Pamięć. I w taki oto sposób zostałam
wiernym osłem. Osiołkiem. Tak właśnie zostałem osłem. Ja tymczasem zapraszam do komentowania, subskrybowania i zostawiania łapek w górę, jeżeli się podobało.